Co zrobić, gdy zostaniemy napadnięci na ulicy? Jak mamy bronić się przed napastnikiem? Wiedzą to członkowie Niskiej Formacji Obronno-Taktycznej, która już po raz czwarty organizuje bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet. W piątek, 5 września odbyło się spotkanie organizacyjne kolejnej, czwartej już edycji kursu samoobrony skierowanego do przedstawicielek płci pięknej. No właśnie rozpoczęliśmy czwartą edycję kursu, bezpłatnego kursu samoobrony dla mieszkanek gminy Nysa. Projekt współfinansowany ze środków budżetowych gminy Nysa. Frekwencja dopisała, jest pełna sala pań, jak widać. Kurs samoobrony dla kobiet cieszy się stale rosnącą popularnością, stąd też w chwili obecnej zajęcia odbywają się w dwóch grupach, początkującej i w zaawansowanej. Jeśli chodzi o sztuki walki, to polega to wszystko na powtarzalności. Tutaj, żeby coś się nauczyć, to trzeba to powtarzać. No to dlatego, żeśmy zorganizowali te grupy dwie i tą zaawansowaną, żeby panie, które już wcześniej uczestniczyły, mogły sobie doskonalić swoje techniki. Jeżeli się uda za rok, na pewno to powtórzymy. Zapytaliśmy uczestniczki kursu o wrażenia oraz o to, co skłoniło je do podjęcia nauki sztuk samoobrony. Pierwszy raz na kursie. Stwierdziłam, że trzeba się czegoś nauczyć dla własnego bezpieczeństwa. Nie wiem, jak się człowiek zachowuje w takiej sytuacji już ekstremalnej i mam nadzieję, że się właśnie tego nauczę. Takiej odwagi nawet w zadawaniu ciosów czy obronie. To jest chyba... Kiedyś jak szłam z psem, taki malutki pies, taki jak kotek, pan podszedł do mnie i po prostu powiedział, to znaczy ruchy takie wykonywał na okolicy swojego krocza i powiedział, pójdziesz ze mną, już jestem taka pewniejsza, bo ja już wiem, że ja nie mam uciekać, że nie mam robić przestraszonej miny, bo to wtedy już przeciwnika też już mobilizuje, że mam je na mnie napaść, a ja mam iść spokojnie cały czas do przodu. Chętne panie z okolicy gminy Nysa wciąż mogą jeszcze wziąć udział w kursie organizowanym przez Nyską Formację Obronno-Taktyczną. Wystarczy przyjść na następne zajęcia, które odbędą się w piątek o godzinie 18 w Nyskim Gimnazjum nr 2. Wcześniej, po nich 5, mogą być cały czas w broni otwarte. I uderzamy. Hop.